Boisz się, że będziesz musiał chodzić w szpilkach? Twoja twarz brzmi znajomo? Boję się. Robiłem to. Wyszło jak wyszło. No właśnie. Kiedy następna płyta? Niedługo. W kogo najbardziej chciałbyś się wcielić? W twoja twarz brzmi znajomo. W jakiegoś rockowca z pazurem. Najdziwniejszy prezent od fana, jaki dostałeś, to? Teletubbies w stringach. A dlaczego Sun? Bo nos od tyłu przez dwa brzmiał dziwnie. Masz dziewczynę? Tak. Jakie jest twoje ulubione słowo? Naprawdę? Gdyby nie muzyka, to co? Muzyka. Przeszłość czy przyszłość? Przyszłość. Twój ideał dziewczyny to? Ideał. Czy czegoś w życiu żałujesz? Nie bardzo. Morze czy jezioro? Morze zdecydowanie. Zdradzisz, jaką piosenkę zaśpiewasz w twoja twarz brzmi znajomo? Nie mogę. Słuchasz czasem disco polo? Nigdy. Idziesz na studia? Najprawdopodobniej tak. Ty jeszcze się wahamy. Co zrobić, żebyś na Insta odpisywał na wiadomości? Zadawać ciekawe pytania. Wolisz, jak mówią do ciebie po imieniu czy nazwisku? Po imieniu. Popcorn słodki czy słony? Słony. Co robisz, jak się nudzisz? Śpiewam. Albo ćwiczę jakieś takie choreograficzne. Michael Jackson, to mój idol, taki z dzieciństwa. Wiem, że trochę się rozgadam teraz, skrócę. Michael Jackson to mój idol z dzieciństwa, mój tata zaszczepił to we mnie i ćwiczę sobie czasem jego kroki. Jak radzisz sobie z hejtem? Radzę sobie, dobrze. Gdzie byłeś na wakacjach? Nie byłem na wakacjach w tym roku, jeszcze. Dzięki. Dzięki.